którzy pomagają. Tara bardzo potrzebuje pomocy i powiedziałam tylko jedno słowo, potrzebuje pomocy. I natychmiast Magda, znacie ją, Iwonka, już ją znacie, Joti, Paweł, ahoj. Przyjechali szybko w Tarze, jeszcze mamy kolejną Iwonę, mamy Aurelię i Anię. Ale jeszcze potrzebujemy. Słuchajcie, i teraz tak, zobaczcie, dowieźliśmy siano. Ja wiem, że jeszcze troszkę trawy jest. Pod koniec tygodnia musimy zwozić konie na pronaturę, gdzie trawa jest tam do biodra. Ale bardzo potrzebujemy pomocy, potrzebujemy tego, żebyście pomogli rozstawić pastucha, chociaż ta ekipa, za chwilę jedziemy tam na pronaturę, będziemy walczyć. I musimy zwozić konie. Kto może, przyjeżdżajcie do Tary i pomóżcie nam, ponieważ tą całą bandę, która tu jest, musimy przewieźć w fajne miejsce, gdzie jest bardzo dużo trawy. Magda, ty ostatnio zbierałaś pieniądze na ogrodzenia, ponieważ do ciebie trafia kolejny koń. Uczciwie gramy i Magda uczciwie rozegrała sprawę. Jest pan, który wykupił klacz, która miała jechać za kilka dni do rzeźni. Nie ukrywała niczego, powiedziała, klacz jest ukryta, ale drodzy Państwo, pomóżcie mi utrzymać i zbudować ogrodzenie. Ile przyszło pieniędzy? Na dzień wczorajszy 16 zł. 16 zł, proszę Państwa. Gdyby Magda powiedziała, że proszę Państwa, 8,5 tysiąca, bo tyle kosztowała ta klacz, potrzebuje 8,5 tysiąca na wykupienie tego życia, dodałaby jeszcze historię bardzo, bardzo wzruszającą. Wzruszające zawsze jest, tak? Bo śmierć to śmierć. To wszyscy daliby pieniądze na wykupienie konia. Ale trafił się człowiek, który wykupił ją. I co dalej? Nie ma ogrodzenia, nie ma choćby diaty. Pomóżcie tej dziewczynie, tak jak ona razem z przyjaciółmi naszymi razem przyjechali tutaj, mając w cholerę roboty u siebie. Powiedzieli, okej, Scarlett, ty masz więcej koni, potrzebujesz natychmiast pomocy. Konie zaczęły nam uciekać stąd, jeszcze jest trawa, ale ta obok jest ładniejsza. Dlatego dzisiaj dowieźliśmy im siano, żeby te parę dni jeszcze były tutaj i musimy przewieźć je na pronaturę. Proszę Was, przyjedźcie i pomóżcie. Jeżeli ja usłyszę, że muszę jechać natychmiast i pomóc zwierzętom, też będę musiała to uczynić. A Was prosimy, Magda musi budować ogrodzenia, bo nowe życie do niej trafia. Jak przyjechała, to powiedziała, że tak, że potrzebujemy pomocy. Ja potrzebowałam, potrzebuję. I oni wsiedli do samochodu i przyjechali z Warszawy. Z Lublina i z Krasnego Stawu. A jeszcze jest tyle miejscowości. Tak, tyle kochających zwierzolubów. Jeżeli nie możecie po prostu, jeżeli nie możecie przyjechać fizycznie, każdy z Was po 2 zł, po 3 zł, wrzućcie do niej, do nas, do Tary, do Magdy. Pomóżcie nam. Każdy, kto przyjeżdża, mówi, jak Wasze konie pięknie wyglądają. Dzięki Wam. Ale dzisiaj potrzebujemy bardzo Waszej pomocy. A ja Wam. I więcej nie mówimy, bo lecimy do pracy. Czekamy na Was. Czekamy. Przyjeżdżajcie.